Że nie świecą, bo one startują dopiero przy 80 V. Jest OK. Gaśnie, dobrze. Nie gaśnie, dobrze. I teraz próbujemy. Najpierw w lewo czytam. I tutaj co jest fajne? Na jednej fazie jest napięcie niesterowane, steruje się tylko dwoma fazami, a tutaj powinno być symetrycznie, ale to bardziej coś nie działa. Teraz działa dobrze. Tutaj jest symetrycznie, a tu jest jedna faza niesterowana, tak? Zakończył się rozruch, już dioda ta druga jest, świeci się światłem ciągłym, bo już zamknęły się styki, które omijają tyrystory, po to, żeby nie tracić na tyrystorach. I teraz co? Wyłączamy też po rampie. Widzisz? Dwie fazy są sterowane, trzecia jest niesterowana, ale na silniku są symetrycznie się wszystkie trzy są mniej więcej tak samo się zmniejszają.